Hejko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 22 grudnia i rozpoczynamy 22 vlogmas. Dzisiaj wstałam, ogarnęłam się, zmontowałam dzisiejszego vlogmasa i zaczęłam się pakować na wyjazd, z racji, że już jutro o godzinie 4 musimy wyjechać z domu, o 4 rano musimy wyjechać z domu i o 5 musimy być na lotnisku. Gdzie lecimy, dowiecie się w jutrzejszym vlogmasie, także śledźcie na bieżąco. I co, i spakowałam już tak mniej więcej walizkę, pomalowałam się właśnie z racji, że ja bym nie mogła normalnie pojechać na wakacje, tylko jeszcze przed spotykam się z znajomymi, mam im taką mini imprezę, taką posiadówę bardziej, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że nie wrócę jakoś super późno, ale chyba raczej dzisiaj spać za długo nie będę, także no, no, ale pomalowałam się, ogarnęłam, zaraz ty się ubierać, moja mama zamówiła jeszcze sushi, także zjemy. Jeszcze w ogóle przed, nie wiem czy pamiętacie, ale jak były Mikołajki, moi koledzy z takiej mojej jakby ekipki, z którym się spotykamy i tak dalej, przyjeżdżali do właśnie wszystkich dziewczyn, które mają w tej ekipie, czyli 3 dziewczyny, ja, Karina, jeszcze taka Gabrysia, przyjeżdżali do każdej do domu i dawali prezent, dali mi wtedy misia i słodycze, więc my postanowiliśmy, że się odegramy, ale z racji, że jeszcze nikt z nas nie ma prawa jazdy, ja będę miała dopiero w tej ekipie prawo jazdy z dziewczyn, chodzi mi o dziewczyny, to dlatego potrzebowaliśmy wtyczkę, więc wzięliśmy po prostu jednego chłopaka, który nam w tym wszystkim pomoże, oczywiście dostanie wynagrodzenie za to, też prezencik, a nawet większy. No, także mamy dla chłopaków prezenty, jakiś tam alkohol, ciasteczka też moja koleżanka piecze, także bardzo, bardzo fajnie, zrobimy im niespodziankę, także będziemy jeździć. A tymczasem otworzymy sobie jeszcze kalendarze adwentowe i dzisiaj muszę, słuchajcie, otworzyć jeszcze 3 okienka. Nie, zaraz, za 21, 23, 24. Tak, 3 okienka muszę dzisiaj otworzyć, ale to wszystko zobaczycie na innych vlogmasach. Póki co ja tylko dzisiaj otworzę 22 okienko, a na następnych vlogmasach będą kolejne, ale muszę to po prostu otworzyć dzisiaj. Okej, także tam stoją już kalendarze i czas je otworzyć. Rozpoczniemy od The Body Shopu. Uwaga, uwaga. Nie, zaraz, dzisiaj 22 okienko. Proszę bardzo, dzisiaj jest coś dość ciężkiego. Uwaga, uwaga. Jest to balsam do ciała, a nie, sorry, peeling do ciała o zapachu różanym. Tak on się prezentuje, body scrub. Czas na Sephora, ten kalendarz jest już naprawdę mega lekki. 22 okienko, coś malutkiego. Uwaga, uwaga. Cień. I to taki w sumie zwykły, beżowy. Nic niesamowitego. NYX, uwaga, uwaga. I dzisiaj też się wydaje, jakby był cień. I tak, mamy cień, tym razem taki fioletowy, który obstawiam, że jakbym pomalowała nim oko, to by wyglądał, jakbym miała sinę pod okiem. No ale tak się prezentuje. Czas na Kindera. I dzisiaj mamy Kinder Bueno. Kalendarz od mojej mamy. Jest to coś dość ciężkiego, ale nie za ciężkiego. Także uwaga. O, proszę bardzo. Czekoladki z alkoholem. To coś dla mnie. Mamy tutaj czekoladki, takie jakby butelki i w środku mamy tequilę i wódkę. Więc myślę, że wezmę je dzisiaj i będziemy przy okazji rozdawać chłopakom i przy okazji z dziewczynami zjemy. Także zabieram je dzisiaj. Przedostatni kalendarz to kalendarz od Pameli Rave. 22 mamy tutaj. I dzisiaj mamy kokosowe chipsy. Tym razem, nie jakiś czas temu mieliśmy takie zwykłe kokosowe chipsy, to teraz mamy takie pieczone, przez co one będą smakować lepiej i można je sobie jako taką przekąskę, a nie tylko jakiś taki dodatek do jakiejś owsianki czy coś w tym stylu. Teraz czas na My Muesli. Migdałowo-wiśniową. No i to tyle, wszystkie kalendarze otwarte. Ja teraz zabieram się za otwieranie jeszcze 2 okienek, ale tak jak mówiłam, tego nie zobaczycie już dzisiaj. Okej, moi drodzy, ja już jestem ogarnięta, jeszcze pomalowałam sobie paznokcie u stóp. Czekam na susz, jeszcze najgorsze jest to, że ja zaraz muszę wychodzić, a pan powiedział, że stoi w korku i będzie stał jeszcze 20 minut, także kurde, ja mam nadzieję, że zdążę, jak nie to sobie wezmę, ewentualnie na pewno będę jadła w busie albo w drodze na busa. Jestem ogarnięta,
Wzięłam rzeczy, które po prostu nie spakowałam na wyjazd. Brałam taki czarny, zwykły golf. Ja go sobie taki podwinam na pół golf, ale ogólnie on wchodzi nawet dotąd. Ale ja tak nie lubię, jak aż golfy są takie wysokie. Do tego zwykłe czarne spodnie ze Stradivariusa, pasek ze Stradivariusa. Związałam sobie też włosy i jeszcze do tego zakładam oczywiście kurtkę. No i jeszcze bluzę, żeby było mi naprawdę ciepło, bo nie chcę zmarznąć. Więc ubieram i bluzę, i kurtkę. No i to tyle. Spakować też spakowałam już plecak. Spakowałam tutaj dodatkowe rzeczy, o których wam nie mówiłam, to okulary, Uno, słuchawki już tutaj też spakowałam. Zaraz wam pokażę, jakie rzeczy, jakie dresy sobie przygotowałam na podróż. Tutaj też wzięłam już torbę do moich znajomych. Mamy te rogi, żeby zrobić tą niespodziankę chłopakom. Czekoladki alkoholowe i mam tą grę, którą też wam pokazywałam w jakimś tam vlogmasie. Buzz up. Także no, to jest wszystko. Tutaj jeszcze mam kosmetyczkę z kabelkami i tutaj rano dojdzie kabel na telefon. Jeszcze muszę podłączyć powerbanka. Słuchawki oczywiście. Vlogmasa pewnie będę montować, jak wrócę. Jeżeli nie będę bardzo śpiąca, jak nie, to będę montować w samolocie. I co? I coś jeszcze? Nie wiem, chyba to wszystko. No muszę podłączyć teraz powerbanka, także zajmę się tym. Proszę bardzo, żeby mieć na podróż... A tutaj leży już moja spakowana walizka. Jest tego naprawdę no dość sporo. Wzięłam dużo ciepłych rzeczy, no bo tam wcale nie ma być jakoś tak super ciepło. Mogę wam tak na szybko pokazać, bo nie robiłam w tym roku pakowania walizki, więc wam pokażę tak na szybko. A więc tutaj mamy jedną bluzę, drugą, trzecią, czwartą. Tutaj mamy jakieś różne świąteczne i nieświąteczne sweterki, no bo jednak jedziemy na Wigilię, no to musimy sobie zrobić klimacik. Tutaj też mam bluzy, pod spodem mam jeszcze koszulki. Tutaj jeden strój kąpielowy tylko wzięłam, nawet nie wiem, czy zostanie wykorzystany. Tutaj jeszcze taka świąteczna czapka, no pobrałam po prostu jakieś świąteczne rzeczy, żeby były. Tutaj różne spodnie długie, nie wzięłam ani jednej pary krótkich spodenek. Tak teraz sobie pomyślałam, ale wydaje mi się, że nie będą potrzebne, a jak będzie potrzebne, to po prostu zdejmę sobie bluzkę i będę miała wciąż długie bluzę i będę miała wciąż długie spodnie. Tutaj mam też dresy, tutaj moi drodzy mam rajstopy, pasek, czapkę, pasek od szlafroka, żeby móc sobie kręcić włosy, bo chciałam, zastanawiałam się nad lokówką, ale powiem wam, że jak ostatni raz byłam w Miami, to oni mają dużo słabsze kontakty. Jak wzięłam lokówkę, to nie dość, że wiecie, odjęło mi to kilogramy od bagażu, mogłam sobie zamiast tego coś innego dołożyć, na przykład jakąś bluzę albo jakieś inne rzeczy. No, a tak to wzięłam tą lokówkę i oni mają tam tak słabą moc w kontaktach, że na przykład jak mają jakieś swoje lokówki albo prostownice, to mają po prostu dostosowane do tych kontaktów, a nasze są za mocne i po prostu one się podgrzewają tylko tam do jakiejś określonej temperatury, co na moje włosy totalnie nie działało i w ogóle one się nie kręciły, więc stwierdziłam, że nie biorę lokówki tym razem, a biorę tylko pasek od szlafroka, okulary przeciwsłoneczne, tutaj mam jeszcze kurtkę, jeszcze jedną bluzę, która jest taka wielka, buty pod spodem, tutaj Luna w ogóle schowała jakiś swój przysmaczek, taki Dentastix, jakiś naturalny czy coś w tym stylu. Tutaj mam jeszcze kolejne buty i jeszcze jedną bluzę. No i to jest tak naprawdę wszystko. Ja nie wiem, ja mam nadzieję, że to dopnę i mam nadzieję, że nie będzie ważyło za dużo. No ale zawsze rano jeszcze wszystko wstajemy wcześniej, żeby móc poważyć wszystkie walizki, żeby sprawdzić, czy na pewno nie ma za dużo właśnie kilogramów albo coś w tym stylu. Ja teraz zapnę tą walizkę, żeby ona tutaj nie leżała taka otwarta, jeżeli to w ogóle będzie możliwe, żeby ją zapiąć. Zaraz zobaczymy. Tata to będzie dopinał, więc tata sobie poradzi. No i moi drodzy, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, często mi mówicie, że jak gdzieś się pakujecie, to oglądacie moje filmiki z pakowania walizki, żeby niczego nie zapomnieć i powiem wam, że ja też tak robię. Też oglądam swoje stare filmiki, bo wiem, że tam po prostu niczego mi nigdy nie brakowało, więc git. Tutaj jeszcze mam przygotowane rzeczy na podróż. Biorę taką oto bluzę z Fili, koszulkę, takie same spodnie jak bluzę i tutaj w ogóle chciałam wziąć tą moją ulubioną bluzę, to jest w ogóle moja szczęśliwa bluza, bo zdałam w niej prawo jazdy, ale nie zmieści mi się już do walizki, więc po prostu ona tutaj sobie zostanie. No i dzisiaj jeszcze tą bluzę zakładam z 2005. No i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o to pakowanie walizki. Czekam teraz na sushi, jestem strasznie głodna. Jedyne co dzisiaj zjadłam, to śniadanie i nawet w sumie nie całe. Jestem trochę pierniczka, ale no ogólnie nie było tego za dużo, więc jestem strasznie, strasznie głodna, a gościu sushi jeszcze się spóźnia. Niedobrze, bardzo niedobrze. Idę już na przystanek, a to było najszybciej zjedzone sushi w moim życiu. Nawet nie mogłam się nim nacieszyć, ale biegnę już na przystanek. Ale mi się błyszczy noc od tego rozświetlacza, no, no, no. Pociesza mnie fakt, że po nowym roku, jak wrócę tutaj
do tej zapyziałej dziury zwane Polską. Będę miała już sobie prawo jazdy i nie będę musiała już tak drałować na przystanki. Znaczy będę musiała, no bo jak będę jechała na imprezę, no to ciężko, żebym jechała i wracała samochodem. Chyba, że wtedy zostanę abstynentką, to co innego. I nawet nie zdążyłam ubrać szalika, czapki, ani nie zdążyłam założyć długich skarpetek i jest mi zimno w ręce, bo nie mam rękawiczek. W głowie nie jest źle, bo mam kaptur. Szalika nie mam, ale mam wysoką kurtkę, taką z golfem, jakby to można tak powiedzieć. Przez co nie jest źle, ale no najgorzej mi jednak jest w te kostki. Mi po prostu wieje, a najwięcej zimna ucieka przez głowę i przez stopy. Więc najgorzej. Ale serio, nie mogę sobie jakoś tego wyobrazić, że za niedługo, w sensie już mam właściwie swój samochód, bo pytaliście się, czy planuję kupować. Moi drodzy, nie, póki co nie. Póki co z racji, że mój brat będzie się za niedługo przeprowadzał z jego dziewczyną. Stwierdził, że sobie kupi w takim razie nowy samochód. Rodzice mu coś tam dołożą właśnie z tej racji, że się wyprowadza. A on mi da ten stary samochód. Właściwie już jest mój, bo podjęliśmy z moim bratem pakt, że jeżeli zdam prawo jazdy, to od momentu zdania prawa jazdy samochód jest mój. A z racji, że on będzie miał samochód dopiero na przełomie stycznia z lutym, no to do szkoły będę jeździła pewnie jeszcze z tatą. A na jakieś korepetycje czy coś, to po prostu będę sobie brała ten samochód i będę sobie jeździła. I ja pierdzielę, już się nie mogę doczekać, serio. Mi dwie najbardziej sprzyjające przyjemność rzeczy, o których bym nigdy nie pomyślała, że będą mi sprawiać przyjemność, bo są takie, o których myślałam i sprawiają mi bardzo dużo przyjemności, ale dwie takie, których nigdy bym nie przypuszczała, a tak się dzieje, to jest granie w siatkówkę, serio, to jest dla mnie mega frajda, i prowadzenie samochodu, to też jest dla mnie mega frajda. To są dwie takie rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślała, a są super. Jezu, gadam już ponad 4 minuty. Masakra.